siódma rano, robota skończona. Słońce wolno wędruje ku górze. Lekarze różnych specjalizacji oraz lekarze dentyści. Poza pasją do medycyny łączy ich także muzyka. Działający od niemal 30 lat chór Medici Pro Musica w czasie pandemii koronawirusa postanowił stworzyć wyjątkowy teledysk, który ma pokrzepiać serca osób stojących na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. Jeden z kolegów wymyślił, jaka to ma być melodia, czyli na całość Andrzeja Sikorowskiego. Nasza chórzystka, też wspaniała altistka Gosia Sławińska, napisała przecudowny tekst. Ideą było to, że chcieliśmy wesprzeć lekarzy, ale także wszystkich medyków, którzy w tym okresie pracują, ciężko pracują, z narażeniem, spełniając swoją powinność. Teledysk powstał z nagrań, które chórzyści sami stworzyli w domach. To było dla nich nowe wyzwanie. Przygotowywaliśmy specjalne piloty, do których potem chórzyści musieli nagrać swoje partie. Oczywiście było to dosyć trudne dla nich, ponieważ to było pierwsze doświadczenie. Większość z nich jednak jest przyzwyczajona do śpiewania razem, jakby do takiego wspólnego oddychania w śpiewaniu. Utwór Na całość dotyka tematu wytężonej pracy medyków podczas pandemii koronawirusa. Ma przynosić otuchę i nutę optymizmu w oczekiwaniu na lepsze czasy. Jasne słońce nam świeci w przyłbice. Piosenka i teledysk powstały dzięki pracy wielu osób. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim członkom naszego zespołu. Bez ich zaangażowania, profesjonalnego podejścia, poświęcenia wielu sił, nie byłoby szans na powstanie tak wspaniałego, moim zdaniem, dzieła. Podziękowania kieruję również do wszystkich osób, które brały udział w tak zwanej obróbce tego teledysku. Szczególne podziękowania na pewno należą się Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej, która wspierała nas zarówno duchowo, jak i materialnie. Po 2 tygodniach od premiery teledysk zanotował ponad 7700 wyświetleń w serwisie YouTube. Za spektakle piękne, które odwołano, za koncerty, których nigdy nie zagrano. Chórzyści zapowiadają, że to ich nie ostatnia produkcja wideo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv